Dom nocny Jonas Bo sprawił, że pożałowałam, że nie mam 14 lat. Tyle lat ma główny bohater Richard, któremu w małej, nudnej mieścinie zaczynają się przydarzać bardzo dziwne i mroczne rzeczy. Na przykład w budce telefonicznej w krwawych okolicznościach znika jego kumpel. No i co? I podejrzenie pada na biednego Richarda. Ale to jest tylko wierzchołek góry lodowej, w której norweski mistrz kryminału próbuje nowej formy. Znajduje się świetnie na terytorium młodzieżowego kryminału. Strasznie mi się podobała ta historia, strasznie jest tutaj słowem świadomie użytym. Bardzo mi się podobało to, że ta książka ma drugie i trzecie dno. Jest tak naprawdę wielkim wyznaniem miłości pisarza do literatury w ogóle. Czytajcie bez względu na to, czy jesteście mali, duzi, czy już troszeczkę nawet starszawi.